Hej, chciałbym Wam zaprezentować unboxing nowego iMac'a. Właśnie go odebrałem z salonu. Na pierwszy rzut oka od razu widzimy, iż ze zmianą designu nowego iMac'a zmienia się także jego karton. Jest chudszy, teraz jest w kształcie trapezu, a nie jak to miało miejsce w poprzednim modelu, w kształcie prostokąta. Taśma jest nieprzecięta, a więc ją przecinamy. Nie może być wręcz przecięta, bo to by znaczyło, że ktoś otwierał go już przede mną. I tak. Ukazuje nam się pomalutku wnętrze pudełka, a co za tym idzie styropian, który utrzymuje iMac'a w pozycji pionowej, a także zabezpiecza go przed różnymi uszczerbkami, które mógłby doznać. A więc teraz wyciągam klawiaturę z myszką. Klawiatura, myszka, może zacznijmy od myszki. Myszka jest bezprzewodowa, multitouch, oryginalna z firmy Apple, a także klawiatura bezprzewodowa. Zasilane bateriami. Teraz wyjmiemy całą papierologię, jak to się fajnie nazywa. Mamy w tym małym pudełeczku, w tej teczce bardziej można by powiedzieć, spotkamy się z instrukcją Witaj, a także papierkiem z gwarancją. Dwie naklejki firmy Apple klasycznie w pudełku, a także ścierka, szmatka do wycierania ekranu nowego iMac'a. Ok, teraz przymierzamy się pomału do głównej części tego unboxingu. To jest wyjęcie iMac'a. Muszę powoli to zrobić, żeby iMac nie wypadł mi spod spodu. Ze spodu, przepraszam. Ok, karton przesunę. Ok, teraz mogę się wziąć za otwieranie, nie otwieranie, odsuwanie raczej plastiku. Nie plastiku, przepraszam, styropianu. Tak wygląda na plastik, ale nie, to jest styropian. Ok, i teraz mamy taki woreczek, który zabezpiecza ekran iMac'a przed jakimś brudem, czy też jakimiś obtarciami. No i mamy iMac'a w czystej postaci. Jest jeszcze folia, ale to zaraz ją dopiero zdejmę, bo jest mocno przyklejona od spodu. Mamy oczywiście jabłko z tyłu, jabłko z przodu. Firma Apple się chwali tym. Niektórzy ją za to doceniają. Ok. Jeszcze w kartoniku mamy, w styropianie raczej, kabel, który jest jako jedyny potrzebny do odpalenia tego sprzętu. Tylko nim jest zasilany iMac. Ok, teraz przejdźmy do włączenia iMac'a. Pierwszy raz włączam i możemy ujrzeć logo firmy Apple. Załączyłem bez problemu iMac'a, podpinając ten jeden kabel, o którym już wcześniej mówiłem. Kilkanaście, może maksymalnie 20, kilka, 30 sekund trwa uruchomienie. Teraz prosi mnie system, abym włączył klawiaturę bezprzewodową poprzez kliknięcie w bok. Tam jest taki przycisk specjalny, a także myszki od spodu. Także jest to dość łatwe, każdy sobie z tym poradzi. Teraz system mnie prosi o wybranie języka. Wybiorę polski oczywiście. Lokalizacji swojej, no to też nie będziemy szaleć, kliknę Polska. Ok. Klawiaturę muszę wybrać. Jest Polska Pro i Polska Zwykła. Polecam Polska Pro.
taką wybrałem. Wybieram sobie teraz internet z listy, którą iMac znalazł. Zaloguję się do swojej sieci już. iMac nią nawiąże połączenie i powinno być dużo łatwiej. Ok, włączymy jeszcze usługi lokalizacji. I możemy podać swoje Apple ID. Posiadam takie, tylko nie chcę teraz wchodzić, bo to dużo czasu zajmie. Nie pamiętam hasła. Warunki i zasady zaraz są korzystania. Możemy je spokojnie zaakceptować. I to jest tworzenie konta na komputerze. Dziękuję za obejrzenie filmu.